pytania. Ja odbieram akurat dziecko na chwilę obecną w Grecji godziny 16. Odbierałem tak maksymalnie już od 3 lat. Zauważyłem jedną taką niepokojącą sytuację, że w ubiegłych latach w godzinie 16 było gdzieś latających dzieci 50-40 po placu. Od tak tygodnia widzę 15-20 dzieci maksymalnie. Jak teraz to będzie, bo ja tak samo się zastanawiam, chyba odbieram dziecko wcześniej, z tego względu, że faktycznie gdzieś na ten budżet finansowy mój prywatny będzie nadszarpnięty. Jak to się będzie teraz przekładać na tą stawkę 2,70, która jest teraz obecnie? Czy za chwilę nie będzie, a jest taka możliwość zapisana tutaj w umowie akurat w przedszkolu, czy znowu rada gminy nie wpadnie na wspaniały pomysł, żeby znowu chodzić o złotówkę kosztem tego, że dzieci, które w gminie jest zadeklarowane, na przykład do 16.30, jak moje dziecko, będzie chodziło do 12.30. Jak to teraz będzie możliwe? Zostanie mniej dzieci, a koszty utrzymania będą no, takie same, ogrzewania, nie wiem, sens. Proszę Państwa, ale od samego początku zwracałem uwagę i akcentowałem, że koszty, które samorząd ponosi, jeżeli ulegają zwiększeniu, nie, automatycznie nie wpływają na tą stawkę, proszę Państwa. Te koszty, jak Państwo sami widzieliście, są znacznie wyższe niż wpływy do budżetu z tych płac. Ale nie, bo Pan zasugerował, czy jeżeli odnotujemy zmniejszenie wpływów, czy to będzie miało wpływ. Nie będzie. To tylko skończę. Chcę powiedzieć tak, nie będzie to miało wpływu, proszę Państwa. Wszyscy będą zadowoleni, dzieci będą wcześniej w domu. Pan. Odbierając dziecko o godzinie 16, ja widziałam, że ono się bawi w grupie w dużej grupie. Teraz, jak ja przyszłam po moją córkę o godzinie 15.30, to ona była jedną z 4 czy 5 osób. Ale czy to jest moja wina? No to tak. Tak. Pani Właśnie, a się miała stawka, w momencie, kiedy została podniesiona stawka, dzieci, niektóre zostały zabrane. Zmniejszyła się liczba dzieci pozostających do godziny 16. Gdyby ta stawka była niższa, więcej dzieci zostałoby i na to byłoby to był ten sam. Jedna osoba nie zadowolona. I pozostałaby tylko jedna osoba niezadowolona. Załóżmy, że jest jednak jakaś relacja między stawką a kosztami. Jeżeli ta propozycja, która była, żeby za tą ostatnią godzinę płacić 8 groszy, taka jakaś tutaj była propozycja. 8 groszy za 80 groszy. Proszę Państwa, to teraz stwarzając taką prostą relację w stosunku do osoby, która musi się tą grupą opiekować. Ta osoba, proszę Państwa, musi mieć zapłaconą pensję. Ona nie może wcześniej wyjść. Ja bym się opiekowała. No i tak to też nie kończą się zajęcia w grupach, które dzieci miały w swoich grupach i są upychane po innych grupach właśnie dlatego, że zostaje ich za mało. Ja nie chcę, żeby moja córka mogła być w swojej grupie i bawić się w grupie, którą zna tylko do godziny 15. Ponieważ mam prawo do tego, żeby ona w swojej grupie odbywała zajęcia, a nie chodziła po innych grupach, ponieważ dzieci jest za mało. Pani wymaga, żeby dziecko do końca pobytu w przedszkolu zostało w grupie towarzystwo zmieniczej. Nie ma takiej możliwości. Ja panu tłumaczę, jak było w poprzednich latach, kiedy te stawki były do przyjęcia, one nie były po prostu jakieś, no nie wiem, kosmiczne. Państwa, pamiętajcie Państwo, w poprzednich latach gmina pobierała za 5, za ten, gmina pobierała za cały pobyt bez różnicowania opłatę. 83 i 160. Że będziemy co minutę biegać na schody, odbierać sobie dzieci jeden przed drugiego, żeby odwieźć komuś minutę wcześniej, bo chip wybije kolejną godzinę naliczania. Ale tutaj wtedy będziemy się zachowywać, ale sypam głowa. Pani będzie płaciła za godzinę ustawione przez panią, jak pani odbierze. Ale tak, ale jeżeli odbiorę o 14.30 albo jeden, to nalicza się kolejna godzina. I będziemy się zachowywać. Ile kosztuje ten chip, skoro jest taka gmina jest oszczędna?
Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, żebyście też Państwo myśleli, że gmina zainwestowała w czytniki i te identyfikatory i ten program nie dlatego, żeby na koniec miesiąca każdemu z Państwa wyliczać osobną fakturę co do grosza. Pani proponowała, żeby co do minuty to rozliczać i opłata, żeby była na podstawie tego. Nie ma takiej możliwości. Ale czas, to ja mam prawo decydować o czasie pobytu. Proszę Państwa, jest to kwestia no nie chcę powiedzieć kontroli, żebyście Państwo nie odebrali tego źle, ale coś blisko. Monitorowania wywiązywania się z umów. Znaczy ja bym, że mniejszością. Ja się przygotowałam, jak się stać, bo też stoi, więc będzie lepiej. Ja się przygotowałam, zrobiłam ankietę osób, które są za obniżeniem kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu ponad godziną programową. Dzieci jest 45 w waszym przedszkolu. Rodzice mają po dwójkę dzieci. Podpisów mam 26, a kilkoro rodziców jest kilkorgiem dzieci. Ale to nie jest ważne. I teraz większość naszego przedszkola jest za obniżeniem kosztów. Z czegoś to wynika. Jeżeli ja mówię, że moje koszty utrzymania, państwo mówią, że moje dziecko utrzymałem za 800 zł, ja muszę je miesięcznie utrzymać za 200. I nie mam wyboru. Państwo utrzymują za 800. Nikt nie płaci za opiekę nad moim dzieckiem. My państwu płacimy. Płacimy państwu w podatkach. Płacimy państwu zapłaci za przedszkole. Tak? Do tego podwyżki dla nauczycieli, podwyżki naszych podatków no wiadomo. I teraz jest pytanie, czy my się tu zebraliśmy po to, że jest szansa na obniżenie godziny pobytu, czy jej nie ma? Bo jeżeli nie ma, to się zbieramy i idziemy do domu. Bo jeżeli chcieliśmy tego sobie porozmawiać, no to szkoda naszego czasu, tak. Naprawdę. Państwa, ja zostałem zaproszony przez komisję. I z wielką przyjemnością przyszliśmy na to spotkanie, żeby się z Państwem spotkać, wymienić argumenty. Potem na pewno będzie przygotowanie jakiegoś dokumentu przez komisję i nasza dyskusja jeszcze w ramach komisji, tak jak to zazwyczaj jest. Ja dzisiaj, proszę Państwa, oprócz tej deklaracji, która dotyczyła czasu, żadnej innej deklaracji nie złożyłem. Ja mam pytanie. Nie, halo. Pan Wójt powiedział, ja muszę to dokończyć. Potem to dzisiejsze spotkanie, żebyście Państwo wyposażyli nas w wiedzę, ale w taką wiedzę, żebyśmy to zrozumieli, ale w takim jazgocie trudno jest zrozumieć, o co chodzi. Jeśli Państwo nas wyposażycie w wiedzę taką, która pozwoli w komisji sformułować wniosek, który skierujemy do wójta, to taki wniosek komisja stworzy. Więc róbcie wszystko, żeby przekonać komisję, czyli radnych. My później będziemy przekonywać... Proszę powiedzieć, co Pan potrzebuje, żeby wiedzieć. Argumenty. Poruszyliśmy 1000 różnych wątków, z czego sześć jest w dyspozycji pani dyrektor. Proponuję tak, jest przewodniczący, który prowadzi to zebranie i może zróbmy w ten sposób, że jeżeli ktoś chce zabrać głos, niech podniesie rękę, jest przewodniczący po to, żeby wybrał osobę do wypowiedzi. Będzie spokój i wtedy będzie każdy kto będzie chciał, będzie się wierzyć i będzie wtedy każdy słyszał to, co słyszy. Czyli Państwo wyposażacie mnie w argumenty i wiemy, które my nie posiadamy, bo ja nie mam dzieci w przedszkolu, nie mogę śledzić tego na bieżąco. I po to jest ta wasza rozmowa z nami, żebyśmy wiedzieli o tych wszystkich waszych problemach. Nie tylko w Sylwestrze, ale w Kudowie, w Gorączewie czy w Bydrusku. I dlatego jest to wspólne spotkanie. Tak jest idea tego spotkania. Nawet gdyby one się nie skończyło wnioskiem, to jak nie będziemy ze sobą rozmawiać, pana przyszłość niczego dobrego nie wróży. Musimy ze sobą rozmawiać. I musimy się informować wzajemnie o swoich problemach. Szkoda, że tak późno. Proszę Państwa, spotkanie było z mojej inicjatywy. Nikt mnie nie prosił o takie spotkanie z rodziców, nie wpłynął żaden wniosek do komisji. Wspólnie ze Stanisławem podjęliśmy taką decyzję po konsultacji. Czyli gdybyście Państwo wcześniej sygnalizowali swoje problemy, przychodzili... Wcześniej było złoty 70. Gdybyście przychodzili na zebranie mieszkańców i tam też sformułowali swoje wnioski. Ja to sformułowałam. Natomiast forum gminne, proszę Panią, to jest forum dyskusyjne różnych ludzi, niekoniecznie podpisanych z imienia i nazwiska, nie wiadomo czy mieszkają w naszej gminie. To daje jakąś wiedzę, ale nie można z tego wysuwać wniosku. Czyli wyposażacie nas w argumenty. Proszę Pani, tutaj się proszę. Reprezentuję w przedszkole tutaj w Suchym Lesie, przewodnicząca Rady Rodziców. Powiem tak, my rzeczywiście
rzeczywiście od 1 września, jak się zmieniły te stawki, dyskutujemy, jestem w stałym jakby kontakcie z panią dyrektor, różnie mieliśmy zebranie i nawet jakiś tam częściowo wniosek właśnie tutaj przez pana wójta do Rady Gminy mamy przygotowany. Ja mam pytanie takie i z tym, że już mieliśmy w ubiegłym tygodniu we wtorek Radę Rodziców, byliśmy przygotowani, że złożymy wniosek, na drugi dzień okazało się, była informacja właśnie o tym spotkaniu z pana tutaj przewodniczącego inicjatywy i dlatego czekamy. Także dlatego nie wpłynął jakby wniosek w międzyczasie od nas do państwa, dlatego że czekaliśmy na to dzisiejsze spotkanie, gdzie tutaj z panią dyrektor rozmawiałam, że rzeczywiście no, spodziewaliśmy się, że tutaj jakby na tym zebraniu jakichś tam decyzji, myślę, że wiążących na pewno nie uzyskamy. Ja mam pytanie takie. Ponieważ pan wójt określił, że jeżeli wpłynie wniosek do urzędu, do Rady Gminy, od Rady Rodziców, ja reprezentuję tylko Suchy Las i jeżeli chodzi o Suchy Las, o te pewne wyliczenia i pewne tam wnioski, a później w pewnym momencie pan wójt stwierdził, że protokół zebrania Rady Rodziców. Teraz mam pytanie, czy wystarczy protokół zebrania, czy to ma być formalny wniosek na ręce pana wójta, czy do Rady Gminy o zmianę stawek, o różne wyliczenia. Ja tutaj mam trzy strony różnych takich podejść i wyliczeń z naszej strony, czego byśmy my oczekiwali, jak to się przekłada, jeżeli chodzi o te wyliczenia. Ja to mogę przedstawić, ale myślę, że za chwilę będą różne głosy, jeden się nie zgadza i tak dalej. To, co Rada Rodziców, bo my jesteśmy organem, który reprezentujemy wszystkich rodziców, jest z każdej grupy i jakby to do zaakceptowania. I tylko takie pytanie, czy wystarczy wniosek jeden formalny do Rady Gminy na ręce pana wójta, czy to ma być protokół, zebranie i potem w ten sposób. Także takie właśnie tutaj przekrzykiwanie różne, taka techniczna rzecz. Ja mówiłem oczywiście o sprawie w sprawie tej delegacji, która została w uchwale Rady z projektu, który ja bym przygotował, a dotyczyłaby godzin otwarcia. Ja o tym mówię. Natomiast ale w pewnym momencie, przepraszam bardzo, pan wójt właśnie, że jeżeli nie ma żadnego wniosku, ale jeżeli wniosek wpłynąłby do Rady Gminy o zmianę uchwały o stawkach, to było dokładnie, ja tak zrozumiałam, na temat stawek pobytu dziecka za ten ponad 5-godzinny czas pracy, wtedy będzie dyskusja jakby, czy rzeczywiście zmieniać, czy nie zmieniać. Tak, to, jeżeli państwo skierujecie jako Rada Rodziców, nie wiem, będzie zebrane podpisy rodziców i zostanie to skierowane do Rady Gminy. Rada prawdopodobnie przekaże do komisji i wtedy komisja wyposażona w tą wiedzę dzisiejszą i argumenty zaprasza nas do stołu do dyskusji na temat ewentualnej zmiany uchwały w zakresie stawek. Stawek tak, właśnie dzięki. A jeżeli państwo do mnie skierujecie w sprawie godzin, to ja niezależnie od tego sam przygotuję modyfikację uchwały. Tak, ale godzin, bo tutaj ja powiem, że nie ma tyle. Myślę, że na pewno nam chodziłoby o to, ja tutaj już wielokrotnie z panią dyrektor, to jest 7.30, 12, jeżeli chodzi o nasze przedszkole, powiem szczerze, też mam 6-latka, który chodzi 4 rok, no jestem w stanie, jakby to też nie przeprowadzam o 7.30, ale w stanie jakby zaakceptować z organizacji, no nie do końca może, ale tylko, że chodzi o ten globalny, reprezentując wszystkich rodziców, nie tylko jakby swój interes, jednak z różnymi grupami, żeby jednak ten globalny czas pracy, pobytu dziecka w przedszkolu, czyli jeżeli jest nawet, przypuśćmy, nie tyle, że 8 godzin, ale do tej 16, 16.30, tak jak było w ubiegłym roku, żeby to nie był jakiś bardzo znaczący wzrost w stosunku do roku lat ubiegłych. Rzeczywiście zerówkowicze, czyli moje dziecko, które też się spodziewało, że będzie płaciło 83 zł, a płacę, jeżeli byłoby do 16, do 17, płaci 200, prawie 70 zł, czyli to jest wzrost o 220% tej opłaty, którą w ubiegłym roku płaciłabym 83 zł, jeżeli nawet przyprowadziłabym dziecko o 6 i odebrała o godzinie 17, a teraz jeżeli przyprowadzę o 6 i odbiorę o 17, zapłacę 267,5 zł. Za ten cały przy 2,70 za godzinę. I niezależnie, czy to jest od 7.30, od 8 i tak dalej. Czyli chodzi o taki globalny czas pracy, jakby pobytu dziecka. Rozumiem, że jeżeli wszystkie przedszkola w gminie będą miały jakby ten czytnik, czyli będzie tylko 5 godzin,
czyli to będzie tylko 5 godzin za darmo, a jeżeli ja przyprowadzę o 7, czyli za pół godziny za pracę zapłacę przed 7.30, zapłacę za 2,5 godziny, a odbiorę o 15, czyli zapłacę suma summarum za 3 godziny, czyli nie będzie zupełnie jakby żadnego bonusu przy 2,70, czyli jakoś to też te koszty można gdzieś tam wyliczyć. Także tutaj no, rozmawiając, dyskutując, myślę, że jest ważne, żeby ten globalny czas pobytu dziecka w przedszkolu liczyć i brać pod uwagę, ponieważ to, co tutaj koleżanki, że rzeczywiście teraz rodzice zadeklarowali 14.30, odbierają około 15, gdzie na przykład moja córka, ja kilka razy odebrałam o różnych godzinach, o godzinie 15 nie chce wyjść z przedszkola, bo ona chce pozostać, ale no rzeczywiście patrząc na budżet, ile zapłacę, to zabieram, gdzie później się okazuje, że no bo trzeba tam jakoś liczyć te koszty, ponieważ do 15.30 zapłacę więcej, to 14.30 płacę mniej i tak dalej. Także żeby to nie było, żeby na przykład do tej 16, żeby to była jakaś taka do przyjęcia, ja wiem, zgadzam się, że jedni rodzice stać na 300 zł może zapłacić, ktoś inny powie, że 100 zł jest dla niego dużo, tak? Albo chce tylko tyle zapłacić, ale no myślę, że trzeba reprezentować, jest duże przedszkole, także chcielibyśmy ugrać trochę w tym, żeby to nie było 270 prawie złotych, czyli 220% więcej niż było w roku ubiegłym dla Dezurówkowicza, a o 60% więcej opłaty dla pozostałych dzieci. Bo było 166. Ale to jest dodać, że pani ma jeszcze 5 godzin w tym darmowym. No, tak, ale te 5 godzin tutaj rozumiem, tutaj nie dyskutuję, że na pewno tak będzie i tak pozostanie, bo tak jest rozporządzenie i z tym po prostu nie mamy dyskutować, także, ale jest wiele różnych takich osób, ale myślę, że teraz... Pani się dobrze? Proszę. Dziękuję. Ja pani rozumiem jednej kwestii, bo nie wiem, jeszcze niedawno w telewizji mówiono, że miasto Kylas jest na jako druga z gmin wiejskich, tak, w rankingu najbogatszych gmin i piąta ogólnie. I nie rozumiem tego, że najbogatsza gmina w Wielkopolsce pobiera największą opłatę za przedszkole, bądź jest liderem w tych opłatach. I jakie to jest podejście po prostu do nas, do mieszkańców, do wyborców, do ludzi, którzy tutaj płacą podatki? Dlaczego ta opłata jest aż tak kolosalnie wielka? To jest tutaj, mówię na przykład o tym przedszkolu, to jest duże przedszkole, koszty rozkłada się na większą liczbę dzieci, gdzie proporcjonalnie powinna ta opłata maleć, a nie być wyższa w stosunku do ubiegłego roku. I to jest po prostu dla mnie jedna wielka zagadka, jak inne przedszkola w Dobiewie mogą funkcjonować za złotówkę, w Tarnowie za złoty 50 za godzinę, a Suchy Las 2,70 sobie ledwo co radzi, no przepraszam bardzo. Bo nie tak się. Proszę Państwa, powiem w ten sposób. Ja rankingami bym się nie sugerował parytet możliwości do potrzeb. Ale to znaczy, że przepraszam, jeszcze zapewnić, że nasze szkole jest tak, tak po prostu potrzebuje tak, właśnie tak wielkie koszty produkuje, czy po prostu gmina w porównaniu do innych gmin dokłada tak mało, że ta opłata jest taka duża. Proszę Państwa, jeszcze raz powiem, parytet tych możliwości do potrzeb jest jak 1 do 4. Jednak to tempo rozwojowe, które jest w tej chwili na terenie gminy wymaga dużych nakładów finansowych, zwłaszcza na infrastrukturę i na szereg innych spraw. Nie chciałbym w tej chwili tutaj przy okazji tego tematu mówić. Proszę Państwa, nie chciałbym się sugerować też tym, że w jakiejś gminie ktoś przeoczył ten moment i zapomniał zmienić stawki, bo taki precedens nie może kształtować jakby, czy kreować całej sytuacji. Ja Państwu pokazałem, Pani Skarbnik odczytała te koszty, jakie są i jest to decyzja Rady. Ja się bardzo cieszę, że jest taka decyzja, która z jednej strony pokazuje jakby konieczność podnoszenia tych stawek, a z drugiej strony mówi o tym, żeby do przedszkoli, do szkół przygotować pewną, kreować pewną subwencję i politykę subwencjonowania na takim poziomie, aby jakość tych usług oświatowych była dobra. Jeszcze raz powiem, proszę Państwa, dzisiaj 1 do 3 milionów, prawdopodobnie w przyszłym roku się to nieco zmieni, ale nie o 60%. Nie o 60%. Prawdopodobnie koszty będą wyższe, na pewno będą wyższe. Nie będę liczył budowy nowych obiektów, ale jeszcze raz powtórzę, uważam, że decyzja Rady była
bardzo wyważona, brała pod uwagę interes rodziców i odpowiednią relację do kosztów poroszonych z budżetu. Była dla rodziców. Przyjęliśmy jakąś regułę. Panowie, jest przodu. Ale pan już. Ja. Pani cały czas czeka. Mam taką uwagę. Pierwszą uwagę. Wójt mówił, że jakby to dzieci mają wybór, tak? Rodzice mają wybór, czy mogą to dziecko zostawić w przedszkolu dłużej, czy też nie mogą, czy odebrać o 12.30, bo 30% prawie, może troszeczkę mniej, rodziców odbiera o tej godzinie dzieci. A tak naprawdę to rodzice. No powiedzmy te 70%, 30% rodziców ma tylko taki wybór, a pozostali rodzice nie mają takiego wyboru i muszą te dzieci pozostawiać w przedszkolu dłużej i przez to są wyższe opłaty. Następne pytanie do pani skarbnik. Pokusiłem się, żeby sprawdzić w budżecie, jakie są wydatki przewidziane na przedszkola na bieżący rok. To jest ponad 6 milionów, 6 milionów 300 i chciałbym A przepraszam, chciałbym wiedzieć, w jaki sposób to jest, jak to odzwierciedla te 3 miliony, tak? Te 3 miliony, o których była mowa. Następne pytanie, nie wiem do kogo skierować. To mnie nie. W jaki sposób została wyliczona ta opłata 2,70 groszy za godzinę pobytu w przedszkolu? A w jakim wcześniej to złoty 70? Dobra, no złoty 70, 2,70 i taka uwaga, czy czasem nie zostało wzięte pod uwagę to, że część rodziców będzie odbierała dzieci o 12.30 i oni nie będą musieli nic płacić za przedszkole, a pozostali rodzice będą musieli pokryć te koszty funkcjonowania przedszkoli za te dzieci, które tych opłat po prostu w żaden sposób nie ponoszą. I tu jakby krytykuję tutaj nie decyzję czy koszty wyliczenia któregoś z Państwa, tylko generalnie system jest po prostu dla mnie jest to system niesprawiedliwy. Preferuję rodziców czy dzieci, które w przedszkolu są krócej, a generalnie powinno być tak, że te dzieci powinny jak najdłużej ze sobą spędzać czas. Następne pytanie, za chwilę, tak, mam pytanie odnośnie rozliczania według karty. Czy to będzie w ten sposób, że jeżeli dziecko przyjdzie o 8, to od 8 zaczyna się pobyt, opłata, te 5 godzin bezpłatne, a następnie pobierana będzie opłata za następne godziny. I powiedzmy, że to jest kolejna kwestia, którą tutaj byśmy poruszyli za chwilę, myślę, ale chciałbym już zasygnalizować, żeby to nie uciekło. Kwestia deklaracji godzin. Żeby nie było w ten sposób, że deklarujemy godzinę 16.30, i obojętnie, czy dziecko pozostanie do 16.30, czy będzie odebrane o 13, to tak czy inaczej te opłaty trzeba ponieść. Czy nie można by bilansować tych godzin, ujmować, tak jak za godziny, które dziecko pozostanie dłużej w przedszkolu trzeba dopłacić, tak odejmować za te godziny, które dziecko w przedszkolu nie. Także kwestia budżetu, jedna sprawa, kwestia wyliczenia opłat i kwestia kart. Na razie tyle. Na drugie pytanie dotyczące budżetu, jeżeli Państwo spojrzycie w budżet i wydatki na przedszkola, to są ujęte łącznie z dotacjami na prywatne przedszkola, tak? To jest też, mamy w tej chwili 5 przedszkoli prywatnych, tak? Do których gmina musi obligatoryjnie również dopłacać 75% dotacji, jaką dajemy jaką dopłacamy na dzieci w przedszkolach publicznych oraz koszty inwestycji. Więc około miliona to są koszty dotacji, a 2 miliony w budżecie zaplanowane na budowę nowego przedszkola w Rudowie. Jak łącznie Pan doda do tych środków, o których mówiłam, to będzie te 6 milionów plus minus, tak? Ja tutaj te kwoty, o których mówiłam, to tak jak wspominałam na początku, są to wydatki bieżące, tak? Już te 508 czy 510 zł na dziecko, które samorząd płaci, to jest po odjęciu Państwa wpływów, tak, Państwa opłat, obojętnie czy stałych, czy tych, no, ryczałtowych, znaczy te, przepraszam, godzinowych są dopiero od września, więc za rok 2010 opłaty stałe, opłaty za zajęcia dodatkowe i za żywienie. To jest ta stawka, jeśli chodzi. I teraz, żeby też uszanować Państwa czas, Pana Wójta, Komisji Finansów Wszystkich,
to chciałabym, żeby Państwo zwrócić uwagę, że już wypracowaliśmy dwa wnioski bardzo ważne. Pierwszy to jest wniosek o zmianę w uchwale, tak, tych godzin bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu, tak, a drugi to jest wniosek o zmianę tej stawki, czyli to będzie, jeżeli tutaj będzie trafi to do komisji, do urzędu, do komisji, będą ponowne przeliczenia. Myślę, że to jest to najważniejsze, z czym Państwo powinni z tego zebrania dzisiaj wyjść. A wzajemne teraz jeszcze raz odbijanie sobie piłeczki, jak to było liczone, czy się Państwo zgadzacie, czy nie. W każdym przedszkolu jest to inaczej. To naprawdę możemy siedzieć tu do rana i tak będziemy po prostu tylko Państwo będziecie mówić o swoich żalach, a my będziemy się tłumaczyć nasz punkt widzenia. Ja uważam, że to, co Pan wójt zaproponował, to, co my postaramy się zrobić w urzędzie i podczas obrad komisji i na sesji, to spróbować jeszcze raz się odnieść do tych wyliczeń, do stawki w poszczególnych przedszkolach. Natomiast to o pytanie, jeśli te, ja tak rozumiem, o te czytniki. Jeżeli będzie, proszę Państwa, wpisane w uchwale, że ten czas nieodpłatny, darmowego pobytu dzieci w przedszkolu jest od godziny, tak, 8 do godziny 13, no to od 8 do 13. Tak, można tutaj, można zapewne, tu Pan Dyrektor mówi, plus minus ustawić 15 minut, tak? Tak, kwadrans. Żeby nie stosować się tą wniosek, natomiast, tak? No nie może być tak, że wypracujemy na wniosek, tak? Na Państwa wniosek, Rady Rodziców, że będzie to godzina, ja mówię, my jako tutaj, tak? Jako nasze tutaj gremium, że pracuje, że będzie wpisane od 8, tak, do 13, a tutaj kolejni rodzice powiedzą, nie, ja przeprowadzę od 9 i chcę, żeby ten czas był liczony do 14. No nie, proszę Państwa, no dlatego, ponad te godziny, ale nie, ja mówię nie ponad jedno. Tak, tutaj bo było pytanie, czy jeżeli, tak, jeżeli jest wpisane od 7.30 do 12.30, to jeżeli, ja tak Pana zrozumiałam, jeżeli przyjdzie dziecko od godziny 8, czy ten czas będzie liczony od 8? Nie, proszę Państwa, będzie liczony od 7.30 do 12.30, tak? Jeżeli będzie inny zapis, to te 5 godzin, jeżeli Państwo przyprowadzicie dziecko wcześniej, albo wcześniej niż te 5 godzin, tak, odbierzecie, tak, no to i tak generalnie no 5 godzin jest, będzie powiedzmy od godziny 8 do 13. Natomiast jeśli chodzi, ja tutaj, techniczne, proszę Państwa, naliczanie, jeżeli od pierwszego, tak Pan Dyrektor Skruda, od 1 października będą już funkcjonowały, tak, te czytniki, to proszę Państwa, to już jest sprawa wewnętrzna z dyrektorem, czy Państwo sobie tak wypracujecie wspólnie na zebranie, każda jednostka oddzielnie, tak, kwadrans studencki i w jaki sposób będą godziny naliczane. Jeśli chodzi o odpłatność, to Pani Dyrektor powiedziała, jeśli Państwo zadeklarujecie, że dziecko będzie odbierane na przykład, tak, powiedzmy, zamiast tych poprzedniego sformułowania na, tak, na 8 godzin, Państwo powiecie, że do 15.30, no to no, umowa jest jakby wiążąca, odbieracie Państwo, opłata jest naliczana o 15.30. Taki również będzie odpis. I taki również będzie odpis, to już mówi Pani Dyrektor. To są sprawy, proszę Państwa, techniczne, które proponowałabym omówić z dyrektorem, dlatego że Pan wójt nie zarządza przedszkolem, ale ja również, więc na, tutaj to, co jest najważniejsze, raz chciałam podkreślić, to jest to, że wypracowaliśmy dwa najważniejsze punkty. Zmiana czasu i prośba, czy Państwa wniosek i ponowne pochylenie się nad przeliczeniem stawki tej godzinowej. I nie porównujecie, proszę Państwa, z innymi gminami, czy za złotówkę, czy za 50 groszy. Bo może inni nie mają basenu, może inni nie będą mieli centrum kultury i tak dalej. Ale to nie, bo proszę Państwa, rankingi, to mówią, tak, mówią przede wszystkim o inwestycjach. Nikt nie przychodzi, nie patrzy na poziom nauczania, tak, i na ofertę edukacyjną, tak. I dlatego bym prosiła, żebyśmy nie mówili o rankingach, tylko żebyśmy się zajęli tymi dwoma punktami, które tutaj Państwo zgłosiliście. Przepraszam, ja chciałam jeszcze, no ja akurat tak mam i Malucha, i Zerówkowicza w przedszkolu, dlatego do tych wniosków, to jest racja, że tu nie ma co odbijać piłeczki, jeżeli jakby nasz wniosek trafi do Rady i Rada się pochyli nad tymi wnioskami dwoma co do czasu, co do godzin tych 5 i co do stawek, no to bardzo fajnie. Natomiast ja jeszcze w imieniu Zerówkowiczów chciałam zapytać, dlatego że ja nie rozumiem, doszły do mnie takie słuchy, że zarówno nie rozumiem, dlaczego nie wszystkie Zerówkowicze są traktowani równo, dlatego że w Zutnikach, to jest, zdaje się, oddział tego przedszkola, i w Klutowie Zerówkowicze mają i w szkole, która też jest jak gdyby jednostką oświatową, tak, publiczną, zerówki mają angielski rytmikę za darmo, a w tym przedszkolu nie mają. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, żeby dołączyć do tego wniosku też, może jednak to 50%, które było obiecane w zeszłym roku dla Zerówkowiczów, stawki godzinowej, mimo wszystko.
Pani Angielska. Złotniki już prostuję. W Złotnikach ani angielski, ani rytmika, ani nic nie jest za darmo. Ale w szkole tam tak. Ale w szkole, ale skrótowo, przepraszam. Się tam nie ma, nie ma szkoły. Pan tutaj jeszcze raz prosi. Moje nazwisko Grzegorz Dąbrowski, ja jestem członkiem Rady Rodziców Przedszkola w Kudowie. Chciałem tutaj jakby zwrócić się do Państwa, jak będziecie rozważali te nasze wnioski, które zgłosiła Pani, zgłosił Pan. To już ustaliliśmy, że złożymy te wnioski jako przedstawiciele poszczególnych jednostek i tych przedszkoli, że my jako rodzice oczywiście potrafimy liczyć, prowadzimy firmy, pracujemy w różnych i tak dalej. Natomiast my nie chcielibyśmy, żeby to było rozpatrywane w ten sposób, czy przedszkole jest kosztotwórcze, czy nie jest, bo wszyscy wiemy, że nigdy nie będzie przynosiło dochodu, nie przynosi dochodu. Na nas się liczy to, co powiedzieliśmy tu wszyscy, tam wcześniej krzycząc, później już mówiąc to jakoś tam spokojnie. Czyli my wszyscy pracujemy i dla nas te dzieci no, muszą chodzić do tego przedszkola. I czy nasze wpływy stanowią 10% kosztów, czy 40% kosztów, to dla nas tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To oczywiście wy Państwo to wiecie, bo wy widzicie te liczby, macie raporty, ile to kosztuje i tak dalej, natomiast dla nas to nie ma żadnego znaczenia. Czyli ja rozumiem, że chcielibyście, żeby one były jak najbardziej pokryte, te koszty, żeby były jak najbardziej pokryte, natomiast one nigdy nie będą pokryte. I o tym wiemy. To zawsze będzie trzeba dołożyć do tego. Na razie to odbywa kosztem tego, że to widać w stosunku do tego, jak było w zeszłym roku, jak jest w tym roku. W zeszłym roku no, 90%, 80% dzieci w przedszkolu zostawało do 16, dzisiaj zostaje tam dużo mniej, no bo nas nie stać. No i to jest problem. Więc ten wniosek płynie. Proszę tylko, żebyście spróbowali rozważyć też nie tylko stawkę, ale też to, że skoro większość z nas pracuje do tej 16, 17, to, a ustawa to dopuszcza, to żeby nie patrząc jakby z naszego punktu widzenia na koszty, tylko na realia, które dotyczą nas jako rodziców, żeby spróbować, może pomyśleć też przy okazji, żeby to było nie 5, a na przykład 6 godzin. Ja wiem, że wszystkie gminy, czy większość gmin w Polsce zgodziła się, już gdzieś tam w głowie zanika, to minimum zostaje 5 godzin. W ustawie jest 5 godzin, więc gdzieś tam to minimum sobie znika, zostaje 5 godzin. To nie musi być 5 godzin i jak będziecie Państwo rozważali po prostu korektę tych kosztów, które się nie zmienią. Te koszty się nie zmienią, czy one są dziś. One już były liczone raz, były liczone drugi raz, więc jednak tak naprawdę, drodzy Państwo, nie będziecie pewnie liczyli jeszcze raz tych kosztów, tylko próbujecie, może się ustosunkować do naszych argumentów i tyle. To jest jakby podsumowanie tego z naszej strony tego, co było. Ja bym chciał poruszyć jeszcze natomiast jedną rzecz i na pewno to się, znaczy inaczej, to już się pojawiło, bo my złożyliśmy taki wniosek poprzez pana wójta na ręce Rady Gminy, podpisany przez albo 100, albo 90% rodziców w naszym przedszkolu, czyli jak jest około tam między 50 a 60 dzieci, są rodzice, którzy mają tam dwójkę czy trójkę dzieci, więc było podpisów tam 40 parę, czyli 100% ludzi podpisało ten wniosek. I chciałbym, żeby to też zostało gdzieś tutaj odnotowane i zachowane w pamięci, żeby w uchwale Rady Gminy wprowadzić też taką możliwość obniżenia opłaty dla rodziców, którzy mają drugie dziecko w przedszkolu, bądź też trzecie czasami, czyli kolejne dziecko w przedszkolu. Żeby ta opłata dla drugiego dziecka, to się nawet by pokrywało z tym argumentem, który tutaj, tym wnioskiem, tą prośbą, która tutaj była, żeby przedszkolaki, zarówkowicze, przepraszam, wszyscy mieli tą połowę opłaty, to można by połączyć, znaczy na przykład Zerówkowicze, skoro już jest ten obowiązek i te 5 godzin jest za mało, no, to jest po prostu fakt, tego nie da się tutaj zaprzeczyć temu, to żeby to drugie dziecko czy trzecie też miało opłatę niższą. Tak dla przykładu, dla dwójki dzieci, ja przepraszam, że znowu połączę to żywienie i opłatę ponad normatywną, ale no, dla nas, znaczy budżetów domowych, to jest jedna opłata. Ja rozumiem argumenty, że to są różne sprawy ustalane przez różne podmioty, ale dla nas jest to jedna rzecz i za dwójkę dzieci to jest 700 zł, to jest kolosalne. 700 zł. Już mówię minimum, tak? 700, 800. No dokładnie, nawet więcej, tak? Natomiast po prostu ten argument, o tym nie mówiliśmy, a to jest też ważne, żeby i to dotyczy, i to być o tyle łatwiej może wprowadzić, to dotyczy już oczywiście mniejszej grupy niż obu, tak? Bo to jest tam powiedzmy, nie wiem, 20%, może 10% tych dzieci, wszystkich, które uczęszczają nie do przedszkola. No i tyle chciałem. Dziękuję. Pan Przysola. Znaczy ja powiem, przepraszam, bo ja nadal nie dostałam odpowiedzi, dlaczego zerówka szkolna ma angielski rytmikę za darmo i przepraszam, wczoraj się rozmawiałam z Chludowa, tak, zdaje się, i też mówi, że angielski rytmika za darmo, dlaczego w Suchym Lesie tak nie jest? Przedszkola.
przedszkolu. No nie wiem, do kogo mam pytać. Nie wiem, kogo mam pytać. Ktoś finansuje działalność, tak? Nie, czy to jest dofinansowanie, czy jak to funkcjonuje? Ja rozumiem, że to nie jest zarzut, że Pudowie jest za darmo. Nie, to nie zarzut. Zarzut jest, że tutaj jest płatne, tak? Że nie musimy tutaj się tego wstydzić. Inaczej, innymi możliwościami dysponuje dyrektor zespołu szkół, w którym mieszczą się dwa przedszkola, dwie podstawówki i jedno gimnazjum, a innymi możliwościami dysponuje pan dyrektor, który tylko nauczycieli przedszkola. To jest gest z naszej strony dla mieszkańców Ludowa i Dolęczewa, że nie płacą za zerówkę i nie płacą za rocznikę i nie płacą za język angielski, ponieważ realizują to z godzin karcianych. Czyli tych, które nasi nauczyciele muszą wyrobić w ramach artykułu 42 karty nauczyciela. No dobrze, ale czy ci nauczyciele na przykład, nie wiem, ze szkoły w Suchomlesie, czy ze szkoły, no nie mówię, że w Kludowie, bo to już jest może trochę dalej, ale dlaczego części tych godzin nie realizują w tym przedszkolu? Proszę pani, dlatego, że pani dyrektor Adamska zarejestruje swoją kadrą i wykorzystuje swoje godziny na potrzeb swojej placówki, a pani dyrektor nie dysponuje godzinami karcianymi, bo nie ma takich zapisów w karcie nauczyciela. Rozumiem, że w takim razie Wójt mógłby wyrównać szanse i dysponować środki, żeby też i dzieci z przedszkola... Mogę powiedzieć? Pan Wójt absolutnie nie wpływa na rozdysponowanie godzin karcianych, dlatego nie, za nas... Teoretycznie wójt ma takie możliwości, oczywiście może również prowadzić szereg innych ciekawych zajęć. Natomiast w tej chwili nie noszę się z zamiarem przygotowania takiej zmiany w budżecie, aby zapewnić środki na realizację tych. To jest tylko kilkaset złotych. Naprawdę nie jest to tak. Ale w ten sposób, bo to jakby się odwołam do tego, co pan Grzegorz powiedział, taka delikatna uwaga, że nas interesuje teraz tylko kwestia przedszkola. Obawiam się, że jak państwa dzieci przejdą do szkoły podstawowej czy do gimnazjum, będzie nas interesowała tylko kwestia gimnazjum i szkoły podstawowej. Zobaczycie duże wydatki na przedszkola ze strony i będzie, nasze dzieci już nie chodzą do przedszkola, to znaczy tyle dni na dopłacę. Nie, ja się powiem, i wiecie, że moje dziecko jest w szkole podstawowej, a mnie nie stać się na angielski i będzie chodziło do klasy z dzieckiem z zerówki ze szkoły podstawowej, który będzie miał ten angielski. Absolutnie. Zacznie ja mam jej szansę. Nie chcę, nie chcę znaleźć szansę. Ja może też, żeby tak... Naszego wójta, ja też powiem taką ostatnią wiadomość dla naszych radnych. Kiedy tu jechałem i spóźniłem się, bo po 18 wiadomościach była informacja, iż w gminie Warszawa obniżono stawkę za przedszkole z 4 bodajże 60 na 2,60. I czekałem na wypowiedź jednego z radnego, który stwierdzi, że popełniliśmy błąd, ale naprawiliśmy. To taka mała uwaga. Ja mam jedno pytanie. Także do pani skarbnik, do pani dyrektor. Jeżeli w 2010 roku uczęszczało do przedszkola 270 dzieci, tak? Ile uczęszcza w tym roku? Ile zapisanych jest? Taka sama ilość. To ja się pytam, jakie są planowane przychody do budżetu gminy, tak? Z naszych opłat. Skoro ja płaciłem 83 zł podstawę, tak? Czyli tam w zeszłym roku za dziecko zerówkowiczowe, znaczy chodzące do zerówki, w tym roku płacę 240 zł. Tak, do 15.30 tam proszę, 240 zł. Nie wierzę, że jest taki sam przychód. Jedno pytanie podstawowe, tak? Mam pytanie, ponieważ w marcu została uchwalona, uchwała była o wielkości stawki 1,70 zł. Pytałem na forum wszędzie, jaki był powód tego, iż w czerwcu ta stawka wzrosła na 2,70 zł. Do teraz się tego nie dowiedziałem. Ściągnąłem sobie sprawozdanie z komisji, wszystko. Ja bym prosił o logiczne wytłumaczenie, dlaczego w marcu uchwalacie państwo także złoty 70, gdzie na przykład wnioski, zapisy dzieci do przedszkola trwają do końca kwietnia. Do końca marca. Tak, czyli na końcu marca uchwalacie 31. Nie wiecie, ile dzieci pójdzie, nie wiecie, ile godzin będzie, nie wiecie nic. Uchwalacie jakąś stawkę złoty 70? My się decydujemy na tę stawkę. My się decydujemy, bo oczywiście nie wiemy o tych zmianach. Wierzymy, że będziemy wiedzieć, ok, niech podrożeje o 2-3%, rozumiemy, 5% inflacja, coś tam. Niech płacę 90 zł zamiast 83. Nagle dynamuje się
czerwcu, tak, we wrześniu, że 5280. Co było to spowodowane, ponieważ tym sprawozdaniu, które ściągnąłem sobie z dyrektu, nie było nic wyjaśnione. Znaczy było, zabrała pani głos, pani skarbnik, przedstawiła wnioski, przegłosowano. Dlaczego tak się stało to, że ze złotych 70 skończyliśmy na 2,70? Państwa, nie chciałbym w tej chwili tego tak bardzo rozwijać, ale Państwo... Konkretnie, ponieważ no krótko mówiąc, Sejm uchwalił zmianę ustawy, która pozwoliła, jak Państwo wiecie, samorządom w sposób samodzielny, autonomiczny określać, proszę. Ale autonomicznie... Proszę Państwa, premier się wycofuje z tego, bo są wybory i teraz wszyscy udają oburzonych, i ten radny warszawski powiedział, że to był błąd. Proszę Państwa, nie wiem, który radny, z jakiego ugrupowania, ale proszę Państwa, na pewno to nie był błąd. W jakim sensie to był błąd? Panie Wójcie, niech Pan waży słowa, ponieważ mówi Pan, że rada wyważyła 2,70, tak. To co nie doważyła? Proszę Państwa, 80... Proszę Państwa, 8 zł... Około 8 zł byłby koszt, gdybyśmy mówili tylko i wyłącznie o pokryciu wpływami kosztów, o których rozmawialiśmy. 8 zł. Uznaliśmy? Proszę Państwa, ja tylko chcę odpowiedzieć Panu na zadane przez Pana pytanie. Gdybyśmy szli tym tropem, 8 zł byłaby stawka dzisiaj, czyli zbliżona do stawki swarzęckiej, zbliżona do stawek, które gdzieś tam w Polsce się przecież, jak Państwo wiecie, pojawiały, bo koszty są podobne. Karta nauczyciela obowiązuje, koszty gazu, koszty opału, wsadu i tak dalej, są bardzo, bardzo podobne. Proszę Państwa, i ja osobiście jestem podirytowany, jeżeli słyszę o tym, że ktoś popełnił błąd albo ktoś precyzyjnie wyliczył. Nie, proszę Państwa, jest to decyzja polityczna, że 30% z wyliczonej stawki. I nie szukajmy tutaj wyliczeń. Pan o tym też wspomniał. O pewnej filozofii, o pewnym systemie. Nie, to chodzi, proszę Państwa, o podjęcie decyzji politycznej, że to jest 35% czy 30%, 1/3 tych kosztów, które wyliczyliśmy. I tak przyjęliśmy tą stawkę. W ten sposób przyjęliśmy stawkę. Ma Pan rację, że przy kreowaniu tej stawki należy przyjąć efekt końcowy, czyli ilość dzieci, które, ilość rodziców, którzy zdecydują się na obcięcie tego pobytu dziecka w przedszkolu na godziny popołudniowe. A może dlatego obcięcie, że ktoś podwyższył stawkę, bo gdyby była niższa, to by było wyższe. Tak, ja dochód był ten sam. Proszę Państwa, nie, zgadzam się z Panem, generalnie się z Panem zgadzam. Jak słyszałem o tych wysokich stawkach, to oczywiście pierwszą sprawą, której pomyślałem, że ktoś sobie strzelił w stopę, bo nikt tam przy stawkach 7, 8, 9 zł nie zostawi dziecka do godziny 17. Czyli będzie to przedszkole, które dawało wpływ do budżetu, powiedzmy X, to teraz będzie dawało 50% X. Per saldo, czy to gminie, czy taka filozofia gminie się nie opłaca. 2,70 i tak na sesji przedstawialiśmy Państwu po możliwościach, które stworzył nam parlament. Mówiąc, ale dlaczego to było wcześniej złote 70, a później 2,70? Co to z tego nie rozumiem? Proszę Państwa, bo podliczyliśmy koszty, okazało się, że te koszty są wyższe i proszę Państwa, mówiąc najprościej, część tych kosztów staramy się, dzisiaj jest uchwała, staramy się przenieść na rodziców. Staramy się przenieść na rodziców. Nie w 100%, część. Stąd ta złotówka. I stąd decyzja Rady, żeby o złotówkę podnieść tą kwotę. Ja mam taki moment, że tutaj Pana pozostaje zostanie. Myślę, że byłoby wielkim sukcesem dla naszej gminy, jak również dla Rady Gminy i dla Pana Wójta, gdyby w mediach poszła informacja, że nie skorzystaliśmy z takiej możliwości podwyższenia stawek, tylko jako jedna z bogatszych gmin w Polsce, dbamy o obywatela, nie mamy roku wyborczego niestety, dbamy o obywatela i w tym momencie utrzymujemy stawki lub nawet je obniżamy. Jaki to jest sukces, proszę Pana. A nie, że podwyższamy i stosujemy się do Swarzędza, Warszawy czy Poznania. Ale pochatykowałam się o wyliczenie i biorąc pod uwagę, że moje dziecko było od godziny 8 do 16 w zeszłym roku,
w przedszkolu. Koszty utrzymania jakby się nie zmieniły, w sensie, że od tej 8 do 16 trzeba zapłacić prąd, trzeba zapłacić tą samą ilość nauczycieli i tak dalej. To stawka godzinowa za te 4 godziny, które jakby ponad, tak? 4 godziny ponad czas darmowy teoretycznie wyliczyłam, że byłaby złoty 90 za zeszły rok. Tyle płaciłam za ten czas ponad 12.30. Tak, biorąc pod uwagę, że płaciłem te 166 zł. Czyli mniej więcej to, co czyli mniej więcej, tak, czyli mniej więcej to. I po prostu koszty utrzymania przedszkola, koszty jego funkcjonowania, pracy nauczycieli i tak dalej, po prostu dla nas jako rodziców jest są nieuzasadniona stawka 2,70, bo jeżeli w zeszłym roku w przeliczeniu ta stawka wynosiła gdzieś około 1,90 zł, niech będzie nawet 2 zł, 2,10, ale 2,70 jest dla nas po prostu niezrozumiałe. Od czerwca poza benzyną nic nie zdrożało, nie? Nikt nie podniesie cen niczego. Ja mam takie pytanie, skoro pan tutaj się wzoruje na Swarzędzu, Lubonku, tak, w tych najwyższych stawkach, że nasza stawka jest mniej więcej w tych samych granicach, dlaczego nie wzorujecie się na Ogornikach, Czerwonaku, Tarnowie Podgórze, gdzie są niskie stawki? I dlaczego pani skarbnik zakłada, że skoro tam jest tak nisko, to jest gorszy standard, gorzej dzieci są. Nikt tego nie powiedział. Powiedziała to pani radna. Nikt tego nie powiedział, proszę państwa, nikt tego nie powiedział i nikt też nie powiedział o wzorowaniu. Proszę państwa, mieliśmy przygotować przykłady. Przygotowaliśmy przykłady wysokich stawek i niskich stawek. I no, proszę państwa, my jesteśmy w środku. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo zwróciliście to, co mówił, że duży wpływ na kształtowanie tej stawki to jest polityka. Jeśli Rada Gminy przyjmie politykę obniżenia stawki, to jest właśnie polityka, ale musi ją przyjąć. Jeśli przyjęła stawkę 2,80, a wójt powiedział, że to jest ile? 80%? Czyli tak 20% gmina do tego dopłaca jeszcze, bo ta stawka powinna być wyższa, to też jest polityka. Polityka może pójść w każdą ze stron. Tu już pani skarbnik mówiła, niepotrzebnie tracimy czas na tą samą ponownie dyskusję. Były wypracowane dwa wnioski o ten czas ruchomy, to co tutaj pan mówił, i wniosek, który spłynie o zmniejszenie tej stawki. I trzeci wniosek, który... Czy ja powiedziałem o tym, żeby dofinansować drugie dziecko? Ja mam taką propozycję. Te wszystkie wnioski składamy do wójta gminy. Jeśli wójt zleci nam jako komisji, żebyśmy się na tym pomylili, to ja obiecuję, że na to spotkanie, na którym będziemy te sprawy omawiać tak dogłębnie, przy udziale pani skarbnik, zaprosimy przewodniczących z poszczególnych placówek Rady Rodziców. Z każdej miejscowości, z każdej placówki, żeby uczestniczyła w tym posiedzeniu komisji. To mogę obiecać. Druga sprawa, ale to też musi wypłynąć od was. Nigdy nie było tak, że dochodziło do spotkania Komisji Oświaty z przedstawicielami rodziców. Jest to pierwsze takie spotkanie. Możemy wypracować taki model, że raz do roku przewodniczący Komisji Rady Rodziców poszczególnych jednostek spotykają się obligatoryjnie z komisją. I wtedy my otrzymujemy z poszczególnych miejscowości wszystkie informacje, które wy omawiacie na swoich zebraniach i możemy wtedy różne decyzje podejmować. Jeśli będzie taka wasza wola, to na drugi rok wpisujemy w kalendarz sztywną datę, gdzie spotykamy się z takimi przedstawicielami. Proszę. Panie wójcie, odniesiemy się do pana wcześniejszej odpowiedzi. Wzoruję się na artykule z dnia 7 września, wypowiedź z memu. Bo pan wójt twierdzi, że ustawa panu daje, Radzie Gminy daje możliwość podnoszenia stawki do przedszkola. Przedszkole publiczne są prowadzone przez samorządy gminy i rząd nie wpływa na wysokość opłat pobieranych przez nie za ofertę wykluczoną poza bezpłatne 5 godzin edukacji. Zaznaczają w komunikacji, czyli rząd nie narzuca na gminy podnoszenia stawki tak za przedszkole, za ponadprogramowy tutaj czas. I druga jeszcze tutaj komunikat menu jest następujący. Zaznaczę należy, że te zmiany przepisów polegały jedynie na doprecyzowaniu wcześniejszych rozwiązań zakresu opłat, nie są natomiast nową regułą. Czyli ustawa weszła, de facto ona ją doprecyzowała, ale chwilę się tylko skończy, tak? Nowe przepisy nie narzuciły samorządom gminnym żadnych konkretnych rozwiązań co do wysokości opłat przed nią ustawą. Dlatego budzi ogromne zdziwienie fakt te ataki, że są te podwyżki po prostu robione przez gminy. Bo
bo ja się wczytywałem w tą ustawę. Kwestia w ogóle całej tej chwili z opłatami wychodzi z tego, że zostało to zaskarżone przez miasto Wrocław do sądu administracyjnego, gdzie stawka była z zeszłego roku 166 zł i parę tam groszy, gdzie po prostu zostało to zaskarżone i sąd uznał, że nie jest to słuszne, że każdy rodzic płaci za, niezależnie od tego, jak ile dziecko przybywa w osób przedszkolu. I dlatego trzeba się zaskarżyć. Ma pan rację, oczywiście chodzi o to, że wtedy istniała taka instytucja jako opłata stała. Tak. Nie tylko Wrocław, ale po Wrocławiu, czy nawet przed Wrocławiem, tam były pozwy składane przez inne instytucje, stowarzyszenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, proszę Państwa, ja nie chcę polemizować z tym, co w gazetach, bo w gazetach były bardzo drastyczne tytuły, mniej biorące w obronę samorządy i te, które atakowały samorządy. Generalnie Państwo pamiętacie euforię, kiedy parlament się uwolnił od tego problemu, regulując to w kolejnej nowelizacji w ustawie o systemie oświaty i precyzując system właśnie, czy dzieląc ten czas bardzo wyraźnie między czas ten, który jest należny każdemu dziecku w ramach programu i ten, gdzie... Natomiast to właśnie ta decyzja spowodowała uruchomienie całego mechanizmu przez dziennikarzy nazywanego systemem rekompensaty za to, co się stało. Rekompensaty za to, że tutaj gminy straciły, a tutaj będą sobie odbijały tą utraconą opłatę stałą. Znaczy ja nie chciałbym nawet, wie pan, komentować to, co mówią urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, to też są politycy albo pracownicy polityków. I dzisiaj najbardziej mi się podobało, jak zestawiono obrazy i wypowiedzi polityków sprzed roku, kiedy prawie wszyscy, jak państwo pamiętacie, głosowali za przyjęciem takich rozwiązań, a dzisiaj nawet premier wyraził oburzenie, że samorządy tak drastycznie podniosły te ceny, tam odnosząc się do jakiejś sytuacji w gminie Bronisław, chyba gdzie najwyższa chyba w kraju była, jeżeli się nie mylę, 8,99 opłata. Więc nie chciałbym wchodzić jakby w ten obszar. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby jakiś tutaj konsensus uzyskać w ramach tej dyskusji i tak jak pan tutaj mówił o gotowości do tego, żeby rozmawiać dalej, przygotowywać, no jakąś zmianę i tak będziemy przygotowywali. Teraz kwestia, jaka będzie bogata ta korekta tej uchwały, rozumiem, to jest decyzja radnych i przygotowanie przez komisję. Nie, no, ale ja mimo wszystko nawet prosiłam przy tej korekcie wziąć pod uwagę, że ta opłata mniej więcej w zeszłym roku za tam do 16 około złotych 90 euro. Do 17? No, do 17. Albo nawet do 17, tak? Chodziło. Chciałbym powrócić jeszcze do wypowiedzi pani skarbnik, właśnie tego, że nie wójt nie decyduje, czy rada nie decyduje o tym, czy można zmniejszać opłaty, znaczy ujmować opłaty za to, że dziecko nie było do jakiejś wyznaczonej godziny, ustalonej godziny normatywnej, ale jednak myślę, że może, ponieważ w ustawie jest zapis, który mówi o tym, że za ponad normatywny czas rodzice muszą płacić. Czyli jednak tutaj ta decyzja może być podjęta. Pani doktor zajmuje się, tak? Tak, bo... Zapisuje się dziecko do 12:30, dziecko jest duże. Pani no, to jest... Tak, no właśnie to... Nie zadajmy sobie wolę, właśnie o to chodzi, żeby... Za chwilę będzie taka sytuacja, że do 12:30 będą nauczyciele, będzie w przedszkole pracowało, a później nie będzie nikogo i dzieci po prostu zostaną same. Bo według mnie rzeczywiście godziny deklarowane to jest jedno, a godziny rzeczywiste, które dzieci przebywają w przedszkolu, to jest druga rzecz. Teraz to się w ogóle zrobił totalny mieszmasz, bo każdy próbuje zmieniać te godziny, nie wiem, ludzie upychają do babci na kilka godzin tylko dlatego, żeby zaoszczędzić. Ponieważ porównując z zeszłym rokiem, ja sobie obliczyłam, moje dziecko zostawało do 16:30. Tak zostawiłam deklarację. Zobaczyłam rachunek, to mi się oczy otworzyły. No ale no cóż, no trzeba, to trzeba. Doczytałam się w umowie, że będzie to korygowane następny miesiąc za nieobecności. I powiem szczerze, że jeżeli ja przeczytałam w umowie, że płacę za każdą godzinę dodatkową, to miałam wrażenie, że skoro ja sobie go odbiorę wcześniej, bo sobie pomyślałam, kurczę, w sumie babcia ma wolne od 15:30, to jak ja go umknę na tą godzinę, no to zaoszczędzę to te 60 zł, które właściwie miałam więcej w rachunku w porównaniu do zeszłego roku. I dobra, budżet nie oszczędnie, a mówię, dobra, pojeżdżę sobie w to miejsce, potem będę kombinować, jak go odebrać, ale zaoszczędzę. Bo czym się okazuje, że nie, jak ja deklaruję,
pedaguję, to ja tyle, za tyle płacę. Nie ma znaczenia, czy ja go biorę o 12.30, czy po tych godzinach, że tak powiem, darmowych, które dostaliśmy. Czy tutaj ten, czyli jeżeli ja się spóźnię, dajmy na to te 15 minut, przyjdzie zima, będą korki, już pomijam, by światło tu działają. To jest już zupełnie inna sprawa, także wiadomo, że my pracujemy. Jeżeli ja pracuję do godziny 15, okej, teraz ja zdążę do 15.30, zimą nie mam pojęcia. Za chwilę zakażę, że zakażę dodatkowe 20 minut, zapłacę godzinę, ale jak mi się uda dodać go wcześniej, to już mi nikt nie zgodzi. No właśnie, jest to pewna niesprawiedliwość tego systemu. To jest jedna sprawa i w nawiązaniu do tego chciałbym też poruszyć temat opłat za przebywanie dziecka w przedszkolu, jakby podwójnych opłat. Ponieważ dzieci, które powiedzmy, zadeklarowałem pobyt syna w przedszkolu do 14.30, no i tak też chciałem go odbierać. Ale okazało się, że na przykład zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zaczynają się o godzinie 14.15. Zajęcia dodatkowe właściwie. W naszej grupie, tak, w naszej grupie wszystkie zajęcia dodatkowe zaczynają się później. Każdej grupie, bo nie mogą być podstawy. Od 12.30 również się zaczynają niektóre zajęcia. To jest kwestia tego, jak zostały ustalone godziny w danej grupie. Jest to uzależnione od tego, czy dzieci śpią, czy jest sala wstępna i tak dalej. Od wielu rzeczy. I teraz pytanie, czy nie może to być w ten sposób zrobione, że skoro z góry wiadomo, że moje dziecko 3 dni w tygodniu będzie dłużej w przedszkolu tylko z tego powodu, że będzie na zajęciach dodatkowych, nie będzie pod opieką nauczycieli w grupie swojej, tylko pod opieką osoby, która już tak i tak jest przeze mnie opłacana dodatkowo, czy... No bo teraz będę płacił dwa... Załóżmy, już że... wiemy, o co chodzi. Tak. Ja już panu odpowiem. Dobrze. Jeżeli chodzi o ten, ja już odpowiadam. Za te zajęcia, teraz tak, do 14.30, o godzinie 14.30 czy 15 zaczynają się zajęcia dodatkowe dla pana dziecka, tak? Więc odbiera pan dziecko o 14.30 i przeprowadza na zajęcia dodatkowe. Drodzy Państwo, zajęcia dodatkowe są zajęciami dodatkowymi. I nie płacicie Państwo, ale musicie dziecko odebrać. No przepraszam bardzo, bo dzielicie Państwo, powiedz, dwie dziecię lepsze jest. Ale tego się po prostu nie da organizacyjnie zrobić. Państwa, żebyśmy się też teraz nie zaplątali, bo to jest bardzo niebezpieczny moment. Państwa, to jest bardzo niebezpieczny moment. Pani dyrektor, troszeczkę. Proszę Państwa, wszyscy doskonale wiemy, że ta oferta, która jest na zajęcia dodatkowe, jest ofertą specjalną, kierowaną dla konkretnego przedszkola, uzgodniona z lekcjami, z radami rodziców. Proszę Państwa, i żebyśmy za chwilę nie zaczęli wyłączać w klasach ogrzewania, bo o 14 już dzieci wychodzą, to można w trzech klasach włączyć ogrzewanie albo tak. Państwa, to jest koszt pobytu dziecka. To jest koszt pobytu dziecka nieodebranego. Jeżeli nie jest odebrane, to dziecko przebywa w przedszkolu, płaci tą opłatę. I w ramach tego oczywiście pojawia się dopłata. To nazywa bardziej dopłatą do zajęć dodatkowych, a nie opłatą do zajęcia dodatkowych. Proszę Państwa, to się odbywa w tym budynku. W tym budynku, przy tym samym oświetleniu, ogrzewaniu, pobycie osób, które sprawują nadzór wychowawczy nad dziećmi. Żebyśmy też po prostu nie zaczęli dzielić wosa na czworo w tym momencie. Ale to znam takich rodziców, którzy odbierają dzieci o godzinie 12.30, po czym na 13.30 dowożą na jedne zajęcie dodatkowe i to dziecko pozostaje w przedszkolu powiedzmy jeszcze przez półtorej godziny. Także tutaj to jest... Ale to już tam zajęcie dodatkowe. Tak, ale to tak czy inaczej są przed... Jest dzisiejsze zebranie produkowane i przyjmowane. Ale to rady rodziców mają wystąpić do wójta z wnioskami. Tak, ja rozumiem. A jeżeli ja mam właśnie to podpisaną przez rodziców, bo to jest w sumie ankieta, tak? To ja mogę to dzisiaj złożyć jako poparcie tego wnioska, czy nie? Bo... Ja proponuję złożyć to w biurze podawczym. Nie, ja biurze podawcze. Tak. Dobrze. Może pan złożyć dzisiaj tutaj na ręce pana Adriana, tak? Żeby pani nie musiała przyjechać na to. No właśnie, o to mi chodzi. To jest jedna sprawa. A też druga sprawa jest taka, że wracając właśnie do tych kosztów utrzymania, ja też bym prosiła, bo ja patrząc na komisję, no może odbieram błędne wrażenie, aczkolwiek osoby, które ustalają, no nie wiem, czy ktoś z komisji ma dziecko w wieku przedszkolnym. I chodzi o to, że... Ale jest to już osoba, która pracuje w przedszkolu. Właśnie, no właśnie, nauczyciele nie ustalali stawki, tak? Są to osoby, które
mają kontakt z dziećmi, większość prawdopodobnie też ma dzieci w przedszkolu. Państwo, którzy ustalali stawkę i nie wiedzą, jakie są teraz koszty utrzymania jednego dziecka. Państwo wiedzą, że państwo tylko utrzymują pobyt do godziny 15, nie po godzinie 13 plus. Książki, ubrania, jedzenie, bo moje dziecko niestety fakt jest taki, że przychodzi głodne z przedszkola. Ja wiem, że to nie jest, ale ja je muszę jeszcze utrzymać po przedszkolu. Jeżeli ja płacę za przedszkole 400 zł, oprócz tego tak, muszę zapytać za utrzymanie mojego dziecka, ubranie go do tego przedszkola, przygotowanie go do tego przedszkola, to z czego ja mam to brać? Bo ja nie wiem. I teraz ludzie, którzy ustalają, nie wiedzą, jakie teraz są realne koszty utrzymania rodziny. Ja bym chciała mieć drugie dziecko, nie mogę, bo jak widzę, że na przedszkole zapłacę 400 zł, to przy drugim dziecku zapłacę 900 i gdzie ja mam iść pracować? No. Nie opłaca się teraz pracować, ani rodzić dzieci. W związku z tym to, co mówiłem, to co nie było nigdy praktykowane, będziemy co roku się spotykali przedstawiciele, czyli komitety rodzicielskie z naszych szkoli z Komisją Oświaty, żeby się na tym pomożali, tego typu wiedzy. Pytanie tylko odnośnie wniosków, tak? Wnioski przygotowane przez przedstawicieli Rady Rodziców, czy nie wiem, czy mamy zbierać podpisy innych rodziców, czy wystarczy podpisy Rady? Rada jest. Czy wyczerpaliśmy na tym etapie w tej chwili? Ja jeszcze chciałam tylko zapytać o jedno słowo. Jeżeli wszyscy rodzice zadeklarują, że odbierają dzieci o godzinie 15.30 i ta deklaracja jest aktualna, bo jest czas obowiązuje tak, jak jest na deklaracji, a będą odbierać o 16.30. Kto będzie w tym momencie miał etaty, kto będzie naliczał, jak prowadzić to przedszkole i kto będzie siedział z tymi dziećmi, jeżeli nauczyciele dostaną pensję tylko do naszej godziny do 11, do 13.30, tak? Czy 2,70, czy 2,50, tak i tak ktoś się nimi będzie zajmował. Proszę Państwa, ja myślę, że jeżeli ten system wejdzie, będą na pewno korekty umów. To jest oczywiste, bo jeżeli wejdzie system przedmiotowy, to trzeba zmienić umowy. Cieszę w ogóle, że nie dotknęliśmy tej sprawy, która często gdzieś tam w gminach była najbardziej burzliwym punktem kar i różnego rodzaju sankcji, które wprowadzano do umów. Moim zdaniem słusznie, to jest moje prywatne zdanie, prywatno-publiczne zdanie, o tak powiem, że jeżeli były takie sytuacje, one się permanentnie w niektórych przedszkolach pojawiały, to dyrektor miał prawo wpisywać w umowy takie, powiedzmy, to się nie nazywało kary, tylko pokrycie kosztów dodatkowej opieki. Pokrycie kosztów dodatkowej opieki. Bo jeżeli pani Stenia, która zostawała zawsze jako pracownica do godziny 16.30, musiała zostawać do 17.30, no to miała prawo mieć oczekiwanie, no, albo nadgodziny, albo wyrównania, albo premii i tak dalej, i tak dalej. To są pieniądze, z których pochodziły. Nie to odrzucają się, proszę Państwa, ale chcę powiedzieć, że pani pytanie jest jak najbardziej zasadne, będzie dotyczyło zmian umowy, czy to będą aneksy, czy nowe umowy, w momencie, kiedy ten system wejdzie. Tak, ale chcę, żeby ta regulacja była powszechną, ogólnokrytą regulacją i myślę, że w 2012 roku na pewno wprowadzimy ten system. No, ale kiedy? Bo to jeszcze będzie nowy przedszkole? Może bardzo. To zależy od tego, kiedy nowe przedszkole w budowie zostanie uruchomione. Kiedy to po to czynniki zostały zainstalowane? Ale one zostały. Przepraszam. One są. Metry przewodu i komputer. Proszę. Ja mówię o stworzeniu ogólnego systemu, z którego będzie wynikało poprzez uchwałę Rady, jak liczyć do umów. Natomiast Państwo robicie zarzut, że kupiono czytniki, rozumiem, tak? Nie, nie.
wykorzystywane są do innych celów. Będą tylko do celów sprawdzania nas, rzeczywiście dobrała tak jest. System pracowy, nie zostanie tak jest. Tak jest. System pracowy, rozliczanie czasu pracy. Pani to ma szerokie zastosowanie. Znaczy rozliczanie czasu, ja wiem tak, ja teraz mam tak. Najłatwiej jest wpisać sobie dziecko do 12.30, ponieważ ja za to nie płacę. Tak? Przekraczam czas, to sobie to płacę. Ale ktoś będzie musiał biegać i spisywać godziny, o które dziecko zabieram. Tak, wszyscy z niecierpliwością oczekują tego, co zrobi sąd w sprawie bodajże Sosnowca albo Chorzowa, gdzie wpisano wykreślenie dziecka z przedszkola w przypadku trzykrotnego przekroczenia takiego. Zobaczymy, co sąd orzeknie w tej sprawie. Przepraszam, nie sąd, bo to będzie w trybie nadzoru. Czy taki zapis w umowie, że jeżeli na przykład rodzic ma podpisaną umowę na godzinę, na przykład do godziny 12.30, czyli ma ten standard, tak? A odbiera dziecko o 16.00, czyli odpowiadam na pani pytanie, że najlepiej będą mieli ci, którzy zrobią dzieci. Najlepiej mają ci, co nie pracują, odbierają dzieci o godzinie 12.30. Tak. Nie, nie, bo to trzeba przygotować. Ale proszę panią, mogą mieć jeszcze lepiej. Bo to jest bardzo. Zostawią dziecko do 16.00. A kto chce to zapłaci? A nie odbiorą jak do 12.30, bo... Może to pracuje, ja nie pracuję, ja jestem do pracy. Bo codziennie powiedzą, że stali w korkach. No bo właśnie, bo tak, panią tak. Bardzo ładnie świadka można, bo... Powiem tak, jeżeli ktoś tak, 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 człowiek będzie kombinował, będzie no jak będzie, jak będzie system zyskać. A tutaj ktoś płaci. Są osoby, które kończą na pierwszą zmianę, na drugą zmianę, jak to odbieram? Ile się tak trzeba? Ja mam takie pytanie, w sumie też prośbę do pani dyrektor, bo tutaj pojawił się temat kosztów za ogrzewanie i tak dalej. Myślę, że nie będzie to głos tylko mój, ale też chyba dużej części rodziców dzieci tutaj z Suchego Lasu odnośnie temperatury pomieszczeń w sezonie grzewczym. Tak, ja się zgadzam. Ponieważ ja w zeszłym roku syna odbierałem z grupy, on był spocony, przegrzany, a okna były otworzone na oścież, a w środku przedszkola było 26 stopni. Czy tam 25? Ale to jest spotkanie z dyrektorem. Nie, ale to jest zebranie. Ale to jest to zebranie, dlatego że jak dzieci będą mniej chorować, to będą właśnie wpływy, tak? Bo dzieci będą mniejsze koszty oczyszczenia, bo dzieci chorują za sucho i za gorąco w przedszkolu. Tak jest. W zeszłym mój syn chodził do przedszkola w trybie. Tydzień w przedszkolu, 3 tygodnie w domu. Dokładnie tak. Co spowodowało, że żona akurat musiała zostać w domu i od razu 70% no, z uwagi na to, że opieka nad dzieckiem, no to... Tak, i jeszcze taka rzecz, bo w umowie jest zapisane coś takiego, że zwrot opłaty stałej może być na... w momencie przedstawienia zaświadczenia o tym, że dziecko było w szpitalu, czy... Już nie, aha. Czy rozumiem, że... Aha, okej, nie, ja rozumiem, że to trzeba zgłosić tak, ale tylko właśnie to mnie interesowało. Proszę Państwa, ja myślę, że jak na tym spotkanie możemy już zakończyć. Tak, ale pamiętajcie, to Pani Dyrektor powiedzmy. No, myślę, że to jest drugie pytanie do Wójta. Ja mam pytanie odnośnie... Myślę, że to wszystkich rodziców dotyczy interesuje. Chodzi o dostępność do logopedy przedszkola. Myślę, że to jest istotny temat. Rozmawiałem z panią Kozielską, która nie wyrabia się w tym roku, a sam ma problemy. Znaczy, nie ja mam problemy, ale mój syn ma problemy z wymową. Nie było to weryfikowane w żaden sposób w wieku 3 lat. Teraz w 4 roku pojawiają się problemy, ale dostępność do logopedy jest tak znikoma, że te problemy będą w następnym roku, w wieku 5 lat będą się jeszcze pojawiały i prawdopodobnie przejdą jeszcze na wiek szkolny. I teraz pytanie moje jest takie, dlaczego wnioski, które pojawiały się od... Znaczy raport pani Kozielskiej, który pojawia się co roku, to jest raport do Komisji Oświaty, chyba jest kierowany, tak? Wnioski o logopedę kierowane również z
z rady rodziców, też chyba do Komisji Oświaty czy do wójta, za każdym razem są odrzucane. Opiniowane są negatywnie. Ja myślę, że Państwa, ta sytuacja się zmieni. No, w tej chwili jesteśmy na etapie dyskutowania, czy logopeda u nas, nasz logopeda w naszych jednostkach, czy przychodnia psychologiczno-pedagogiczna w Luboniu z oddziałem w Sumieniu. Państwa, gmina przeznacza 200 tysięcy złotych, mniej więcej 200 tysięcy złotych na przychodnie psychologiczno-pedagogiczną, utrzymując współfinansując zadanie, które jest de facto zadaniem powiatu poznańskiego. Wiemy, że jest duże zapotrzebowanie wewnętrzne w naszych szkołach i w tej chwili będziemy starali się zakończyć współpracę, powiem to wprost, zakończyć współpracę ze starostwą w zakresie współfinansowania przychodni psychologiczno-pedagogicznej, kładąc akcent na logopedów w każdej jednostce. Czyli w każdej jednostce przynajmniej tak część etapu. Przynajmniej część etapu. U nas już jest. Tak, no, ale pan ma inne możliwości, bo pan ma zespół szkoły, także to są. Sześciolatki mają logopedę. Sześciolatki mają logopedę. Tak. Sześciolatki mają logopedę bezpłatnie. To są trzy oddziały, bo tam już jest wchodzi zerówka jako obowiązek. Tak, sześciolatki i pięć lat. Sześciolatki mają wszystkie badania. Pięć i sześciolatki. Na ile logopeda będzie obejmował dzieci nasze? Nie umiem powiedzieć, jak on wszystkie wie. Kiedy możemy się spodziewać tych zmian? To będzie konsekwencja uchwały budżetowej. Czyli uchwała budżetowa podejmowana jest w ostatniej dekadzie grudnia. Czyli wtedy też będzie wiadomo, jak będzie płatny za przedszkola, czy będzie ulegnie zmianie, czy nie ulegnie, kiedy będzie to wcześniej. Wcześniej, tak? Czyli logopeda na 2012 rok. Tak, też jest decyzja, tak. Proszę Państwa, pozwolę sobie na dzisiaj zakończyć. To nie znaczy, że nie możemy się w przyszłości spotkać. Jeśli będzie taka potrzeba, inicjatywa może również wyjść od Państwa i zawsze możemy takie spotkanie zrobić. A że było potrzebne, świadczy o tym, że rozmawialiśmy 2,5 godziny. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik, Pani Kołocarz, Panu Wójtowi, wszystkim zaproszonym gościom. Komisja jeszcze zostaje, jeszcze się obradujemy. A przepraszam bardzo, ja mam jeszcze pytanie. Gdybyśmy chcieli się z Państwem spotkać w kwestii tematu, który za chwilę naprawdę będziemy mieli, czyli sześciolatków, które obowiązkowo w przyszłym roku pójdą do szkoły razem z siedmiolatkami. Dobrze, wiadomo, nie wiadomo, to może też mam pytanie, myślę, że spotkanie zorganizowacie. Zawsze możemy. Jesteśmy otwarci na każde spotkanie. Chcielibyśmy wiedzieć, jak gmina jest przygotowana. Proszę Państwa, też powinniście, tak jak powiedziałem, wpisali na stałe do programu spotkanie z komitetami wszystkimi Waszych przedszkoli i przez nich możecie też przekazywać tego rodzaju informacje. Bardzo Państwu dziękuję.